Dzień dobry, YouTube. Mamy dzisiaj 25 maja i jak to dobrze jest mieć piątek w środę. Także na pewno trochę pośpię w końcu jutro, więc odpocznę ten weekend, który miałem dość intensywny. Zbieram się właśnie do pracy, jest godzina 7:00, także za 5 minut wychodzę dosłownie. No i dzisiaj idziemy na trening góry, nic specjalnego, ale dzisiaj zanotowałem nowe najniższe ważenie 87,2 kg. Także ta waga dalej schodzi. Myślę, że w czerwcu zatrzymam się tak gdzieś na około 85, ale już wtedy to będzie tak ciężkawo, mam wrażenie, także zobaczymy. Dobra, ja się zbieram, widzimy się potem. Dobra, jest godzina 15:30, za chwilę się zbieram z pracy. Kupiłem sobie jeszcze tylko w Lidlu energetyka i mentosy przed treningiem, bo zapomniałem wziąć ze sobą żelek z domu, a trochę jestem też śpiący dzisiaj, jakoś nie wiem, ciśnienie jest inne czy coś na stole, dlatego muszę się delikatnie pobudzić. Także pół godziny i wychodzę z biura. Jezu, jest dopiero 20:30, znaczy już 20:33, dopiero wsiadłem do domu, także robię sobie jedzenie i chyba dzisiaj zostaję w chacie, nigdy nie wychodzę, ale jutro się wyśpię, pójdę na trening i na pewno gdzieś tam sobie pojadę ze znajomymi albo z kimkolwiek. Także to tyle chyba, jeśli chodzi o dzisiejszy dzień. Dobranoc, przechodzimy do następnego dnia. No jest godzina 7:20, już nie mogę dalej spać. Przyzwyczaiłem się chyba do tego wstawania o godzinie około 5:00, bo po prostu już, no nie wiem. Ale jeszcze poleżę. Dobra, chyba trzeba trochę ogarnąć ten pierdol. Jedyne dni, w których jestem w stanie tak trochę bardziej posprzątać ten pokój, to właśnie jak mam dni wolne od pracy, czyli tak czy siak muszę coś robić. Nigdy nie ma leżenia. No albo ewentualnie weekend, albo jak gdzieś z Łukaszem wychodzimy do klubu, to wypada. Wypada mieć czysto. Dobra, co, lecę dalej i jeszcze kuchnia. Z faktu, że
Zdrażonek. Mamy godzinę 11.13, ja właśnie zbieram się na siłownię, trochę jestem dzisiaj mało efektywny, ale coś tam. Przed chwilą zacząłem atakować mocno Snapchata i dałem swój przepis na przedtreningówkę, którą piję, tak? Tu jest 5 gramów beta-alanin, 1 gram AAKG i 5 gramów monohydratu kreatyny. Mówiłem jeszcze, może tam rzucić kofeiny, jak ktoś chce i tak dalej. Generalnie ja wychodzę z założenia, że nie opłaca się kupować suplementów przedtreningowych, które mamy normalnie w sklepach, tak? No bo za tam 40 porcji będziecie musieli zapłacić ponad 100. Też zależy oczywiście jakiego suplementu. Natomiast spójrzcie na to, co w tych suplementach się znajduje, tak? Większość tych składników możecie kupić na przykład z MyProtein i jeszcze można kupić na pewno na Bulk Powders. Oni też mają oddzielnie właśnie beta-alaninę smakową albo monohydrat kreatyny. Ja właśnie lubię monohydrat kreatyny z MyProtein, bo jest bardzo intensywny smak. Ja akurat tutaj mam smak arbuzowy, co prawda jest mojego współlokatora. No jest bardzo intensywny, bo ten od warszawskiego koksu albo z KFD, co miałem, jest spoko, ale jako taka, powiedzmy, woda smakowa. A to jest jak zwykły taki napój, wrzucić do tego kostki lodu, pół shakera, no i fajna opcja, żeby sobie przed treningiem wypić. Dobra, ja się zbieram, dzisiaj robię martwe ciągi, także widzimy się na treningu. Dobra, patrzcie na to. Kończy mi się już smażyć kurczak i tutaj mam w misce rozpuszczone, znaczy rozmieszane
15 gramów tego sosu barbecue, spicy, i dolałem delikatnie wody. I teraz, jak już kurczak jest praktycznie zrobiony, dolewam tą wodę razem z tym sosem barbecue do niego. Teraz widzicie, ten sos za chwilę zacznie się redukować, oblepi to wszystko i powstanie taka zajebista glazura. Jeżeli nie próbowaliście tego jeszcze, to serdecznie polecam. Dajmy teraz temu trochę poleżeć, ja to już kończę swoją sałatkę ze szpinakiem. Do tego pójdzie jeszcze papryka, ogórek, pomidor, delikatnie musztardy grillowej z Lidla na wierzch i na to ten kurczak petarda. Jeszcze gramów musztardy. Ups. 10. Git. W 100 gramach jest 5,7 grama tłuszczu, 4,2 grama węglowodanów i 5,3 grama białka. Oczywiście ja to wliczam, bo już jestem na koniec redukcji, ale jak ktoś jest na masie, no to już bez sensu, żeby takie coś wliczać. Delikatnie soli jeszcze na te warzywa. Sól nie jest straszna, nawet na redukcji, więc nie ma co ucinać. Oczywiście też w odpowiednich ilościach. Dobra, kurczak ready. Oto moja sałateczka. Szpinak, papryka, ogórek, pomidor, musztarda, kurczak z sosem barbecue. A i do tego szklaneczka coli zero. A co tam dzisiaj w normalnej szklance, nie w shakerze. A na deser, dzisiaj w makro sobie wliczyłem loda Daima. W takim jednym lodzie jest 15,6 gramów tłuszczu aż, ale raz na jakiś czas sobie pozwalam. Wczoraj na przykład sobie zjadłem wafle ryżowe z masłem orzechowym, także zdrowiej oczywiście, tak? Mówię, raz na dwa dni mniej więcej sobie na takie lody pozwalam. 25,5 grama węgli, 1,9 grama białka. Pyszność. Pozdro Radki z bycia Herkules. A, pozwólcie, że się odzieje. No. Zabieram się za jedzenie. Za jakieś za godzinę mniej więcej będę jechał do Gdańska ponagrywać trochę timelapsów i przy okazji spotkać się ze swoją przyjaciółką. Także zabieram się za jedzenie, gdzie jest widelec. Zabieram się za jedzenie i potem zostanie mi jeszcze jeden posiłek. No i jutro do pracy. Ale weekend wolny. W międzyczasie pooglądam sobie trochę YouTube'a. Teraz akurat wszedł jakiś film The Online Coacha. Trochę mam zaległości, bo ostatnio w ogóle nie miałem czasu i tak już dzisiaj obejrzałem chyba z 10 albo nawet więcej tych filmików. Między innymi właśnie Radzia z bycia Herkules. I tam dużo Hot Twinsów ostatnio oglądam. W każdym razie jeszcze do przelecenia ze swojej playlisty do obejrzenia mam 17 filmów, a założę się, że już jakieś nowe subskrypcje weszły. Także generalnie YouTube'a atakuje mocno. Dobra, zabieram się za jedzenie i widzimy się potem. W ogóle ostatni raz loda Daima to jadłem chyba z rok temu, ale jadłem z pudełka, gdzie nie było oblepione czekoladą, także zrobimy mały taste test. Powiem wam, czy warto. Nawet w sumie nie wiem, ile za tego loda zapłaciłem, ale nie należy do najtańszych, jeżeli chodzi o lody na patyku. Ale i tak chyba nie wygra z Magnumem.
Dobry lód to podstawa. Lecimy trochę ponagrywać timelapsów i tak dalej, no. Okej, ten klip nagrywam już dnia następnego, bo niestety po nagraniu wczoraj klipu okazało się, że kamerka zgubiła głos i nie było nic słychać, także dokończę teraz. Wczoraj byłem z przyjaciółką w Gdańsku Głównym, akurat był no idealny dzień po prostu do tego, żeby pójść na jakiś spacer. Stwierdziłem, że ponagrywam parę timelapsów, które właśnie w tym momencie widzicie. No i generalnie fajnie naprawdę spędzić tak czasami czas, bo no ostatnie tygodnie, można powiedzieć nawet miesiące, praktycznie nie mam czasu takiego wolnego dla siebie. Większość swojego czasu to albo właśnie praca, potem siłownia, coś tam ugotować, weekendy mam albo zjazd, albo jadę do siebie do domu, gdzie tak naprawdę ta podróż do domu, do Ciechanowa niespecjalnie mnie, powiedzmy, relaksuje, no bo nie lubię siedzieć w tych pociągach, też cały czas coś tam robimy, a w tym momencie miałem czas tylko i wyłącznie dla siebie, zaplanowany pod to, co ja chcę robić. Wstałem sobie koło godziny 9, dopiero o 11 poszedłem na siłownię, trochę posprzątałem, potem się popierdzielałem, pooglądałem YouTube'a. No mówię, taki totalnie luźny dzień, tylko i wyłącznie dla mnie. Bardzo się cieszę, że właśnie akurat w środku tygodnia coś takiego mi wypadło. Dzisiaj normalnie w pracy od 8 do 16, ale też akurat jest piątek, także myślę, że dzisiaj wieczorem gdzieś tam sobie wyjdę, bo akurat paru znajomych przyjechało do Gdańska ode mnie z miasta, więc pewnie też się zobaczymy. No i sobota, niedziela też tak całkiem relaks wejdzie. Oczywiście parę projektów tam będę musiał porobić na studia. W każdym razie też bez jakiegoś tam intensywnego zapierdzielania. Także to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszego vloga. Ja zaraz się zabieram za nagrywanie kolejnego. Także proszę o łapki w górę, subskrypcję kanału, komentarze pod filmem i widzimy się w następnym. Pozdro.